My nie podjęliśmy walki fizycznej przede wszystkim. Troszkę ci chłopcy, którzy są rezerwowymi zawodnikami, tak naprawdę na boisku większość to juniorzy byli z rocznika młodszego, z roczników młodszych, no ciężko im podjąć taką fizyczną walkę, ale z drugiej strony dobre, że zobaczyli, że ile jeszcze pracy przed nimi, przede wszystkim na siłowni, żeby pokazać, że można i trzeba walczyć przede wszystkim fizycznie. I tu nas, ASECO nas zdominowało. Już nie chodzi o, wiadomo, my widzimy tylko wynik punktowy, natomiast oni zrobili 30 zbiórek więcej od nas. 53 zbiórki, my 23, to jest 30 zbiórek więcej, to jest masakra, deklasacja. Kto będzie pamiętał za ileś tam lat, że było jakieś tam MVP czy coś, a ćwierćfinałów czy półfinałów. Na pewno te cele są jakieś tam większe. Oczywiście cieszą takie indywidualne nagrody, ale to po pierwsze cały team pracuje na to, a po drugie, tak jak mówię, no, kto o tym będzie pamiętał. Fajnie, że coś takiego można dostać, że jest się docenianym, ale no, to tylko nagroda. Mamy tam dość ciekawą grupę, bo teraz ją analizowaliśmy. Mamy WKK Wrocław, mamy Astorię Bydgoszcz i Biofarm Poznań. Czyli nie są to słabe zespoły, są to mocne zespoły. I jedziemy walczyć o to, żeby spróbować wejść do strefy medalowej, czyli zająć drugie, minimum drugie miejsce w grupie i próbować walczyć o medale. Być może trafimy na ASECO. Daj Boże. Wiadomo, to jest teraz teoretyzowanie, ale no, pokazać się z dobrej strony. Tutaj chciałem w ogóle zielonogórskiej publiczności też podziękować za to, że przyszli, że dla tych chłopców to było święto. To jest jak, nie wiem, no, spełnienie marzeń, bo oni trenują całe życie po to, żeby właśnie na takiej hali, przy takiej publiczności grać. I tutaj od innych trenerów czy zawodników z innych zespołów słyszałem, że naprawdę organizacja na wysokim poziomie, że niektórzy to wchodzili tutaj z telefonami, nagrywali obiekt, że widać, że Zielona Góra żyje koszykówką i to jest piękne, że mogliśmy skorzystać z takiego obiektu i ludziom podziękować, że przyszli.